Mało który piesek je tak dobrze jak moje pieski. Mało który. Moje pieski jedzą wszystko od trzeciego tygodnia życia. Skończy 3 tygodnie i już posuwa twarożek, mięsko surowe, wołowe, kurczaczka, indyczka, króliczka. Przykro mi, ale niestety trzeba dobrze karmić szczenięta, żeby z nich wyrosły zdrowe psy i żeby żyły długo i zdrowo, bez chorób. Nie mogą być anemiczne, nie mogą być zagłodzone, muszą być dobrze odżywione, bo rosną. Dla nich pokarm jest budulcem. Pyla, 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 pyla. No i teraz będzie mokro. No chwila, moment, muszę posprzątać. No amen. Co to jest, ludzie? Ledwo zaczęłam kręcić i już napylane. Bo to są właśnie szczenięta najmłodsze. Jak ktoś kupuje najmłodsze szczenie, musi się liczyć z tym, że będzie non-stop szczenie sikało, kupkało, gryzło, jadło, spało i znowu sikało, kupkało, gryzło, jadło, spało i znowu. Bo musi coś gryźć, bo ząbki się wyrzynają i tym się bawi i tym dla niego to jest rozrywka, zajęcie, żeby się nie nudzić, więc musi coś gryźć, coś kulać, coś szarpać. Psy. To są zwierzęta drapieżne, więc muszą nauczyć się szarpać, bo potem w naturze to one rozszarpują zdobycz upolowaną, żeby się najeść. Wszystkie zwierzęta drapieżne jedzą mięso przecież, a mięso zdobywały same. Matka, ojciec, a potem dzieci się włączają do polowań. No i takie to są zabawy, szarpane. Gryzione, rozgryzywane, jeden na drugiego wskakuje na kark. To są takie miarkowane zabawy do pokonania ofiary. Złapać za kark, złapać za szyję, złapać za brzuch. Jeden się kładzie na plecy, drugi go za brzuch szarpie. A brzuch to słabizna, brzuch to cieniutka skórka, brzuch to jelita. Można ugryźć i wyszarpać te jelita na wierzch, wyciągnąć. Tak w naturze, no. Ale pieski jak się bawią, rodzeństwo jak się ze sobą bawi, to tylko tak na niby. Tak na niby, ale wiadomo, że w naturze potem to już nie jest na niby, tylko to jest... Na prawdziwo. Tak. 3 minuty nagrania. No i fajno. No i pięknie. Och tak. Och tak. No, to komu piesek, komu suczka. Te nie są akurat tanie. Te wyrosną na przepiękne, małe mini joreczki. Ile one mają już? Nikt nie zgadnie pewnie. One już skończyły miesiąc. I są takie maleńkie. Jeden waży chyba 380 gram. Drugi chyba 420 gram. A trzeci coś koło 500 gram. Ten o tutaj, to on może ważyć... Jeden waży ponad 400, jeden waży poniżej 400 gram, a jeden tam 420, to każdy z nich rokuje na joreczka mini, małego, zgrabnego. Włoski mają gęste, prawidłową budowę. No, no i co? I poszedł spać. Poszedł spać. Nie ma ochoty się bawić, ale jak się centralnie położył na samym środeczku kółka, sam się tak ułożył. Jego miejsce w samym środku kółeczka. No.
I teraz mogę go zbliżyć. To go zbliżę. Tylko powoluśku, powoluśku, żeby nie stracić ostrości obrazu. I żeby ręka mi się nie trzęsła. No co to za filmik rozmazany i z obrazem trzęsiawką. No. Pochwaliłam się, jakie mam? Mam. Kto chce zamówić, zapraszam. Kto chce zgłosić się i zarezerwować, proszę bardzo. Za 2 tygodnie piesek może iść już do nowego domu. Bardzo szybko. Ale mi się nie śpieszy. Jak nie pójdzie za 2 tygodnie, to pójdzie za 3 tygodnie. Jak nie pójdzie za 3 tygodnie, to pójdzie za 4 tygodnie. Matko jedyna. Pieska można sprzedać w każdym wieku. To naprawdę nie jest piekarnia. To tylko w piekarni pieczywo szybko czerstwieje i trzeba sprzedać w pierwszym dniu, w ten jeden dzień, bo na drugi dzień już jest czerstwe pieczywo i już chyba, że jakieś z konserwantami, ze spulchniaczami i pakowane w folię, to też takie są tostowe, tak? Pieczywo tostowe to może być ile? Tydzień, dwa? Ale normalne bułeczki pieczone, pszenne bułeczki to jeden dzień. No, a u mnie ze szczeniakami to nie jest sprawa jak w piekarni, że szybko muszę sprzedać, bo się towar postarzeje i zczerstwieje. Moje pieski nie czerstwieją, nawet jak mają rok. Mam przepiękne pieski roczne, przepiękne. Odchowane. Odchowane, po wymianie ząbków. Już z dojrzałością płciową. Chodzące na smyczy. Pieski. Mam pieski roczne już o wiadomej wadze, wzroście, kolorze, gęstości włosów. No, wszystko jest kawa na ławę. Taki roczny piesek to już nie zdechnie. Bo młode szczeniaczki, różnie to bywa. No, u mnie akurat nie, ale przecież do mnie bez przerwy ludzie dzwonią, opowiadają mi swoje historie. Polacy dzwonią do mnie z kraju i z zagranicy. Kupują, mieszkają za granicą w Danii, w Holandii, w Anglii, w Irlandii, w Szwecji, w Norwegii, w Niemczech. Wszędzie, no wszędzie. Już miałam klientów chyba z każdego kraju Europy. Ale kupują w Polsce, zabierają ze sobą do domku, a potem piesek im... No dobra, nie chciałam, żebyście szczekały, ja tylko chciałam, żeby one patrzyły w obiektyw, żeby popatrzyły na mnie. Tak. I... No, piesek zabrany do domku, jeszcze daleko, za granicę, za grube, ciężkie pieniądze. I miał być taki zdrowy, taki doskonały, taki najlepszy z najlepszej hodowli. No, ale niestety... zdarzyło się... Ojejku, jeden skacze, drugi skacze, a ja tutaj uciekam. Bo muszę mieć jakieś oddalenie, przecież nie mogę mieć czarną plamę na ekranie. I piesek taki, no co robi? Wyciąga kopytka. Czyli przechodzi na drugą stronę, na tą stronę księżycową, czy tam niebiańską, czy do rajskiego ogrodu, czy za tęczowy most. Różnie Państwo nazywacie. Zatęczowy most. I piesek tak, młodziutki, dopiero co kupiony i nie ma pieska, nie ma pieniędzy, jest tylko żal. Żal i płacz. A u mnie bliziutko, można przyjechać, wybrać sobie. Pieski mam zdrowe,
Badane, nie tylko że szczepione od robaczane, ale jeszcze badane ze świadectwem zdrowia, bo to jest ważniejsze od wszystkich papierów na świecie. Najważniejsze u ludzi. No dobra, cicho. Najważniejsze u ludzi i u zwierząt i u roślin jest co? Najważniejsze jest, proszę Państwa, no muszę odsunąć niestety. Najważniejsze jest zdrowie. No nie, muszę oddalić, bo oddalić, nie zbliżyć, tylko oddalić, bo za blisko i nie mogę filmować. Najważniejsze jest u wszystkich żyjących osób i istot, i stworzeń, zwierzaczków. Zdrowie, proszę Państwa, zdrowie. Żeby piesek nie miał wady takiej, która wyklucza go z życia, która mu życie ogranicza, która czyni go niepełnosprawnym albo wręcz kaleką, całkowitą, taką co... No, nie ma szans, bo są takie wady, które nie nadają się ani do operacji, ani do leczenia. Po prostu pieska trzeba uśpić albo sam wyciągnie kopytka, wyciągnie łapeczki. Och, taki jesteś ładny. Ale ładny, taki amerykański. Jaki ładny amerykański. Będziesz żył długo? I szczęśliwie? Tak jak wszystkie moje szczeniaczki? No ja wam daję wszystko. Ja wam daję wszystko. A wy się odwdzięczcie zdrowiem i dobrym wychowaniem i urodą. Bo proszę Państwa, co z tego, że piesek jakiś tam multi-interchampion? Jak to tatuś i mamusia multi-interchampion, a dzieci mogą być całkiem przeciętne, a nawet ułomne, nawet obarczone wadami. To jest genetyka, tak się dziedziczy cechy. Ktoś, kto liznął trochę naukę dziedziczenia, ten wie, że żaden tytuł czempiona nie gwarantuje, że dzieci jego będą też doskonałe. Bo właśnie u takich może być jeszcze częściej występować wada zapadającej się tchawicy.